Zadanie pierwsze. Obliczyć dyskretną transformację Fouriera dla sygnału danego w postaci następującego wektora. 1, 2, 3, 4, transponowane. W tym zadaniu mamy do obliczania czteropunktową DFT dla sygnału o składowych. X od 0 równe 1, X od 1 równe 2, X od 2 równe 3 i x od 3 równe 4. Skorzystamy z wariantu pierwszego DFT. Jak wiemy, kolejne wartości próbek możemy obliczyć ze wzoru duże x od k równe suma od n równego 0 do duże n minus 1 z x od n razy w n do potęgi nk, gdzie duże n oznacza ilość próbek sygnału, małe k oznacza indeks sygnału po transformacji, małe n oznacza indeks sygnału przed transformacją, a Wn jest współczynnikiem obrotu. Możemy rozpisać sumę na poszczególne składniki. Otrzymamy x od 0 razy w 4 do potęgi w 4 0 do potęgi k plus x od 1 razy w 4 1 do potęgi k plus x od 2 razy w 4 2 do potęgi k plus x od 3 razy w 4 3 do potęgi k. Zacznijmy od obliczenia współczynników Wn. Wn, czyli współczynnik obrotu, określony jest wzorem Wn równy e do potęgi minus j razy 2 pi przez n. Tak więc W4, 0 będzie równe e do minus j 2 pi przez 4 razy 0, co jest równe 1. W4, 1 będzie równe e do potęgi minus j 2 pi przez 4 razy 1, co jest równe minus j. Analogicznie W4, 2 to jest e do potęgi minus j 2 pi przez 4 razy 2, co będzie równe minus 1, oraz W4, 3, co jest równe e do potęgi minus j 2 pi przez 4 razy 3, co jest równe j. Mając już obliczone współczynniki Wn, możemy przejść do obliczania wartości kolejnych składowych transformaty. Pierwszy składnik o indeksie k równym 0 to pierwsza składowa sygnału, czyli 1 pomnożona przez W4, 0, czyli 1 do potęgi 0. Druga składowa sygnału, czyli 2 przemnożona przez W4, 1, czyli minus j do potęgi 0. Kolejna składowa, czyli 3 przemnożona przez W4, 2, czyli minus 1 do potęgi 0. I ostatnia składowa, czyli 4 przemnożona przez W4, 3 do potęgi zerowej.
Oczywiście wszystkie wyrażenia podniesione do potęgi 0 są równe 1, dlatego wartość pierwszego składnika transformaty jest równa 10. W taki sam sposób obliczamy kolejne wyrazy. Dla k równego 1 mamy 1 razy 1 do potęgi pierwszej plus 2 razy minus j do potęgi pierwszej plus 3 razy minus 1 do potęgi pierwszej i plus 4 razy j do potęgi pierwszej. Co po uporządkowaniu daje nam wynik minus 2 plus j2. Dla k równego 2 otrzymujemy 1 razy 1 do potęgi drugiej plus 2 razy minus j do potęgi drugiej plus 3 razy minus 1 do potęgi drugiej i plus 4 razy j do potęgi drugiej. Po obliczeniu dostajemy minus 2. Ostatnia składowa przy k równym 3 to 1 razy 1 do potęgi trzeciej plus 2 razy minus j do potęgi trzeciej plus 3 razy minus 1 do potęgi trzeciej i plus 4 razy j do potęgi trzeciej. Po prostych obliczeniach daje nam to minus 2 minus j2. Ostatecznie możemy DFT dla sygnału 1, 2, 3, 4 transponowane zapisać jako 10 minus 2 plus j2 minus 2 minus 2 minus j2. Transponowane. Gdybyśmy skorzystali z drugiego wariantu DFT, to każdą składową w wyniku musimy podzielić przez liczbę próbek, czyli 4. I otrzymalibyśmy wtedy wektor 2,5 minus 0,5 plus j razy 0,5 minus 0,5 i minus 0,5 minus j 0,5. Teraz można bardzo łatwo wyznaczyć składowe harmoniczne sygnału. Pierwszy składnik będzie odpowiadał za składową stałą. Drugi i czwarty za pierwszą harmoniczną. A trzeci składnik za drugą harmoniczną. Skorzystajmy ze wzoru na IDFT, o którym więcej powiemy w kolejnym ćwiczeniu. Wzór jest następujący. X od n jest równe suma od k równego 0 do n minus 1 z x od k razy w n minus kn. Składowa stała dla k równego 0 ze względu na zerową częstotliwość to po prostu powtarzający się pierwszy element, czyli dwa i pół, dwa i pół, dwa i pół, dwa i pół. Pierwszą harmoniczną dla k równego 1 i 3 liczymy ze wzoru x1 od n równe duże x od 1 razy e do potęgi j2 pi przez n razy n dodać duże x od 3 razy e do potęgi minus j 2 pi przez duże n razy małe n
co równa się? Minus pół plus j pół razy e do potęgi j pi n podzielone przez 2. Dodać minus pół minus j razy pół razy e do potęgi minus j pi n przez 2. Co dalej jest równe? Minus sinus pi n przez 2 minus cosinus pi n przez 2. Podstawiając pod n indeksy kolejnych składowych, czyli 0, 1, 2 i 3, dostajemy x1 równe minus 1, minus 1, 1, 1. I to jest pierwsza harmoniczna sygnału. Drugą harmoniczną dla k równego 2 liczymy ze wzoru. X2 od n równe x od 2 razy e do potęgi j 2 pi przez duże n razy 2n. Czyli dalej x2 od n będzie równe minus pół razy e do potęgi j pi n. I tutaj dla kolejnych indeksów mamy x2 równe minus pół, pół, minus pół i pół. Oczywiście, sumując składową stałą oraz dwie harmoniczne, otrzymujemy nasz sygnał przed transformatą. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Dodać. Minus 1, minus 1, 1, 1. Dodać. Minus pół. Pół, minus pół i pół. Co jest równe? 1, 2, 3, 4. Dla sygnałów z czterema próbkami do określenia harmonicznych można także skorzystać z macierzy Hadamarda. Jest to macierz ortogonalna następującej postaci. H równe 1, 1, 1, 1, 1, minus 1, 1, minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1, 1. Rozwiązując następujące równanie. 1 czwarta, czyli 1 przez ilość próbek, razy macierz Hadamarda. 1, 1, 1, 1, 1, minus 1, 1, minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1, 1. I razy nasz sygnał, czyli 1, 2, 3, 4. Otrzymamy wektor 2,5. Minus pół, minus 1, 0. Następnie wymnażając kolejne elementy tego wektora przez kolumny macierzy Hadamarda, mamy 2,5 razy 1, 1, 1, 1. Minus pół razy 1, minus 1, 1, minus 1. Zsumujmy ostatnie dwa czynniki, czyli
plus, otwieramy nawias, minus 1 razy 1, 1, minus 1, minus 1. Dodać 0 razy 1, minus 1, minus 1, 1. Po wymnożeniu i zsumowaniu mamy 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 plus minus pół, pół, minus pół, pół i plus minus 1, minus 1, 1, 1. Rozpoznajemy w tych wektorach składową stałą, drugą harmoniczną oraz pierwszą harmoniczną.